seminariach, które współprowadziłem w Instytucie Filozofii UW, seminariach poświęconych wybranym problemom filozofii literatury, bardzo często odwoływałem się, czy byłem zmuszony odwoływać się do argumentu Hilarego Putnama o mrówce i portrecie Winstona Churchilla. Uśmiechniecie się Państwo, ale jest to argument, który jest bardzo istotny, jeśli myśli się o fenomenie twórczości. I argument, który nieoczekiwanie bardzo się przydawał, kiedy rozmawialiśmy z filozofami zainteresowanymi filozofią literatury o fenomenie i procesie tworzenia. Hilary Putnam był zwolennikiem tak zwanego modalizmu ontologicznego, to znaczy wierzył, że istnieje nieskończenie wiele światów możliwych, nieskończenie i skończenie wiele zarazem wedle upodobania, w których mogą być realizowane poszczególne fakty i akty rzeczywistości. I argument z mrówką polegał na tym, że oto wyobrażamy sobie, że jesteśmy na brzegu morskim, w odpowiednim po prostu dystansie, oczywiście odległości od brzegu, i owa mrówka, stąpając po owym nadmorskim piasku, mocą swoich odnóży w końcu stwarza kształt, który w odpowiedniej wysokości z powietrza okazuje się portretem Winstona Churchilla. Hilary Putnam twierdził, że w odpowiednim dystansie, w odpowiedniej ilości światów możliwych, owa mrówka ostatecznie stworzy dzieło w rozumieniu dzieła sztuki, portretu Winstona Churchilla. Wystarczy dać światu nieskończoną możliwość realizacji w którejś z odmian owego świata, w którymś z wariantów mrówka stworzy portret Churchilla. I na tych zajęciach pamiętam, jak dziś, 2-3 lata temu, czy może nawet 4, z filozofii i literatury studenci, wówczas właśnie filozofii analitycznej, nieanalitycznej, przychodzący na to seminarium, zadali mi pytanie. Panie Karolu, czy nie jest tak z literaturą? Czy jeżeli posadzić małpę przed maszyną do pisania, czy nie jest tak, że w którejś z kolejności odmianie, w którymś z kolejności świecie możliwym wystuka Iliadę Homera, wystuka dzieło Flauberta, wystuka w końcu Finnegan's Wake Joyce'a? Jeżeli poważnie traktowałem argument Hilarego Putnama, byłem zmuszony stwierdzić, że owszem, biorąc pod uwagę logikę tego argumentu, jeżeli wytworzylibyśmy w nas wiarę o istnieniu owych światów możliwych, w którymś z kolei owa małpa posadzona przed maszyną do pisania stworzy panią Bowary. I w pewnym sensie w tym momencie wszyscy zamykaliśmy dyskusję. Kończyły się nam argumenty, na sali pojawiało się krępujące milczenie, bo to jest cios. Cios dla naszej dumy, cios dla naszych przekonań, naszej pychy, związanej z procesem twórczym, z kategorią bycia artystą. Tak właśnie filozofowie pojmowali literaturę. Moim pierwszym zadaniem wówczas było uświadomienie im, literatura nie jest bezwzględnie poddana sile przypadku. To znaczy, nie jest tak, że małpa siadająca przed maszyną do pisania w którymś ze światów możliwych dobierze taką sekwencję liter na mocy przypadku, że stworzy dzieło literackie. Nieważne na jaką miarę, grafomańską, czy klasyczną, czy będzie to dzieło Flauberta, czy dzieło, które należałoby raczej czym prędzej zapomnieć. Ale w tym eksperymencie myślowym, który proponuje nam Putnam, tkwi pewna zapładniająca wyobraźnia, zarazem smutna, poniżająca, ale i uświadamiająca konstatacja. Żeby to sobie uświadomić, często posługuję się przykładem właśnie z Kieślowskiego oraz z Bergmana. Są dwa filmy
dwa filmy obydwu reżyserów, bardzo podobne w technice, w sposobie kształtowania nastroju oraz przestrzeni. Dwa filmy Kieślowskiego i Bergmana, w których dominuje kolor czerwony. Owa czerwień determinuje porządek fabuły, chociaż za każdym razem na inny sposób. Inny tryb inscenizacji zostaje tu wyznaczony. Mam na myśli Szepty i krzyki, wielki film Bergmana z jego muzami Harriet Anderson, Ingrid Tullin oraz Liv Ullmann oraz Trzy kolory czerwony. Jeden z ostatnich filmów Kieślowskiego, który stworzony z młodziutką Irene Jacob w roli głównej oraz Jeanem Louis Trintignantem, tworzy coś w rodzaju całkowitej antytezy tamtego filmu Bergmana. Po co właściwie chcę przywołać tutaj Kieślowskiego oraz Bergmana? Z perspektywy technicznej są to filmy zrealizowane w podobnej inscenizacji, z dominantą czerwieni. Z perspektywy fabuły, z perspektywy warstwy odniesień, trudno o bardziej różniące się względem siebie filmy. Ale o to prawo kontrastu by mi tu chodziło. Szepty i krzyki Bergmana oraz Trzy kolory czerwone Kieślowskiego. Wyobraźmy sobie, że te dwa filmy zostają zamienione, ulegają podmianie, a tytuły z kolei pozostawiamy. Film, który znamy jako Trzy kolory czerwone, nosi tytuł Szepty i krzyki, a film, który znamy jako Szepty i krzyki, nosi tytuł Trzy kolory czerwone. Kiedyś pozwoliłem sobie na ten eksperyment myślowy. Bohater mojej powieści jechał do niewielkiej miejscowości na Podlasiu, aby w warsztatach filmowych przedstawić taką przekłamaną historię filmowej kultury. Przygotowuje seans trzech kolorów czerwonego i nazywał seans szeptami i krzykami, zaś seans konkurencyjny, seans drugi, seans szeptów i krzyków określa mianem seansu trzech kolorów czerwonego. Wprowadza widownię w pomyłkę, ale też uruchamia w ten sposób ich wyobraźnię. Ale co jeszcze pokazuje? Pokazuje, jak istotna jest owa przygodność, przypadkowość procesu twórczego, jak wszystko to, co czynimy, może podlegać podmianie. Że owe prawo podmiany jest ponad nami, że podmianie musimy się podporządkować. Czy nie to właśnie dzieje się z artystą poddanym procesowi interpretacji? Czy nie jest tak, że w procesie interpretacji dzieło artysty może ulec całkowitemu przemianowaniu, zwłaszcza jeżeli jest poddawany odczytywaniu żarliwemu, namiętnemu? Co artysta ma wówczas ze sobą zrobić? I na czym ma polegać jego twórcze poszukiwanie, jeżeli żyjemy w świecie, w którym proces twórczy może podlegać całkowitemu zanikowi, postawieniu w stan zawieszenia? Nie bez powodu opowiadam Państwu o tejże hipotezie pod Patnama, o małpie wystykującej na maszynie do pisania Iliadę Homera czy panią Bowary Flauberta. Nie bez powodu przywołuję przykład, gdzie podmieniamy dwa podobne inscenizacyjnie filmy Kieślowskiego i Bergmana. Chcę pokazać, jak dewastującą rolę ma dla artysty świadomego czy artysty samoświadomego przypadek. Przypadek jest własnością niszczącą. Przypadek uświadamia, że każde dzieło sztuki, każde jego przesłanie, każdą jego wymowę można poddać w wątpliwość, można zdekonstruować. W historii kultury właśnie po lekcji dekonstrukcji artysta zostaje uzbrojony w tę właśnie nieprzyjemną wiedzę. Owa dekonstrukcja kończy się
powątpiewaniem w to, co częstokroć nazywamy sinifie dzieła, treścią znaczącą, warstwą przekazywalną, tym, co możemy oddać czytelnikowi jako wartość naddaną tekstu. Co jeżeli tą wartością naddaną okaże się coś zupełnie innego? Co jeżeli jesteśmy Krzysztofem Kieślowskim i kręcimy trzy kolory czerwony, nasz film pozostaje w historii kultury zupełnie innym przykładem tekstu, tekstu kultury, tekstu sztuki. Jest zupełnie innym, równie genialnym przykładem, ale nie przykładem Kieślowskiego. Okazuje się, że są to szepty i krzyki. Co jeżeli dzieło sztuki może ulec albo całkowitemu zmechanizowaniu, zautomatyzowaniu, albo całkowitej podmianie? Co jeżeli mamy czytelnika, który nie potrafi z naszego dzieła sztuki wydobyć jego immanentnej cechy, zaś podporządkowuje to dzieło innym procesom twórczym, innym dziełom kultury, doprowadza do wypłycenia jego właściwych sensów? Chciałbym, żeby przypomnieli sobie Państwo słynny grecki mit o Tezeuszu. Mit, który snuł opowieść właśnie o poszukiwaniu. Poszukiwaniu twórczego znaczenia, najgłębszego sensu świata. Tak mit o Tezeuszu został odczytany w nowoczesności. Tezeusz w labiryncie świata, w poszukiwaniu Minotaura, a więc jednocześnie żywiciela i zabójcy, wewnętrznego sensu, sensu twórczości, ale i sensu życia. Minotaur jest Bogiem, uśmierca Tezeusza, aby narodził się Tezeusz nowy człowiek. Co jeżeli ten mit ulega erozji w naszych dzisiejszych czasach? Co kiedy dzisiaj z tym mitem uzmysławiamy sobie, że nie mamy nic do czynienia? Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Nie ma Minotaura. Nie ma Boga. Nietzsche obwieścił jego śmierć. Nie ma czegoś, co moglibyśmy nazwać wewnętrznym sensem. Tezeusz poszukuje Minotaura zupełnie bezcelowo. Nigdy go nie odnajdzie. Zaś w labiryncie Ariadna, która mu towarzyszy, Ariadna, która obdarowuje go nicią, jest też Tezeuszem. Ale Tezeuszem bardziej świadomym siebie. Sobowtórem Tezeusza, który ma świadomość, jak złowieszczy jest świat, jak kłamliwy i iluzoryczny. Ariadna jest drugim Tezeuszem, który wie to, czego nie wie Tezeusz pierwszy. Daje mu nić, nić wiodącą do celu, do którego tamten naiwny Tezeusz nigdy nie dotrze. Ponieważ Minotaura nie ma. Nie ma celu. Celu twórczości. Celu religii. Celu literatury, kultury, cywilizacji. Pozostaje wyłącznie błąkanie się w labiryncie za fałszywą nicią Ariadny, którą postrzegaliśmy jako pranić. Jak przechytrzyć Ariadnę, a więc owego Tezeusza, bardziej świadomego niż my. Jedyna wyprawa, jaka jest w tym wypadku możliwa, to zstąpienie w głąb siebie. I ta prawdziwa wyprawa Tezeusza to jest Tezeusz, który uświadamia sobie, że nigdy nie rozstrzygnie, czy istnieje Minotaur, czy nie. Czy Ariadna jest jego złośliwym sobowtórem, goblinem, kimś, kto chce Tezeusza szykanować, kpić z niego, sprowadzić na manowce? Czy Ariadna jest rzeczywiście jego wspomożycielką, patronką? Kimś, kto chce go doprowadzić do Minotaura? Tezeusz nie potrafi rozstrzygnąć tych kwestii, ale ma głęboką wątpliwość, czy Ariadna jest tą, za którą się podaje, czy pogłoski o Minotaurze i jego istnieniu są prawdziwe. Co więc pozostaje? Zstąpienie w głąb siebie. Tezeusz zstępujący w głąb siebie to pewien istotny dla dzisiejszych czasów model poety.
My w historii literatury bardzo często poetów tego rodzaju, poetów sceptycznych, wątpiących, poddanych sile przypadku, przypadku, który częstokroć, jeśli uzmysłowimy sobie, jaka jest jego rzeczywista moc, jaka jest loteryjność, którą przypadek wywołuje, losowość osiągnięć, losowość dokonań, losowość spełnień twórczych. Jeśli uzmysłowimy sobie, jak wielka jest moc przypadku, możemy zechcieć przestać tworzyć. Prawda? Tezeusz, aby uniknąć owej pułapki, kompletnego upadku w ciszy, kompletnego upadku w milczenie, zstępuje w głąb siebie. Zstępuje w głąb siebie, aby ocalić swoją tożsamość artystyczną. W historii literatury bardzo często tego rodzaju ruch traktowaliśmy jako pewien gest o charakterze politycznym, w sytuacji, w którym rzeczywistość społeczno-polityczna wrzała, gdzie domagano się od artysty postawienia swojej twórczości na baczność, spisania wiersza wezwania, stworzenia poematu, który będzie świadectwem czy dokumentem czasów. W sytuacji, w której ów artysta na ów zew nie odpowiadał, a wybierał coś, co częstokroć nazywaliśmy splendid isolation, tego artystę się potępiało. Splendid isolation, a więc szlachetna, arystokratyczna izolacja. Pozbawienie siebie głosu, niemówienie o świecie zewnętrznym, niemówienie językiem uwarunkowań społeczno-politycznych, niemówienie językiem efektownych porównań, wypowiadających się w określonej sprawie, zstąpienie w głąb siebie. Nie zawsze splendid isolation oznacza gest odmowy wypowiedzi zaangażowanej. Czasami oznacza owego Tezeusza zstępującego w głąb siebie, aby odnaleźć to, co absolutnie niepowątpiewalne, aby ocalić swoją własną twórczość. Żeby ocalić swoją własną twórczość w labiryncie Minotaura, labiryncie, który istnieje i jest dojmującą, przytłaczającą rzeczywistością artysty, ale labiryncie należącym do Minotaura, o którego istnieniu nie wiemy nic, być może umarł i już go nie ma, być może nie istniał nigdy, być może był fetyszem, być może był demonem, który wyparował z naszej rzeczywistości. Aby ocalić swoją tożsamość w owym labiryncie, który istnieje, nie należącym już do nikogo, należy zstąpić w głąb siebie. Z zewnętrznej perspektywy czasów, zwłaszcza burzliwych, odbiera się to właśnie jako rodzaj odebrania sobie głosu, wyrzeczenia się mowy w służbie wartościom społecznym. Nie zawsze tak jest, a tego rodzaju poetę należałoby wziąć w obronę, ponieważ jest to równie istotny aspekt jego twórczości, ten głęboko uwewnętrzniony, co poezja bez efektu. Poeta ma prawo uprawiać poetykę pozbawioną efektu, środku, wyrazu artystycznego, i to też jest jego gest sprzeciwu wobec świata. Nie tylko poetyka artystyczna, wypełniona środkami wyrazu, odnosząca się do określonych chwytów czy zadań literatury. W ostatnim czasie powstały dwa filmy, które od owego łatwego efektu artystycznego stroniły. Filmy, które zarazem zostały przez krytykę przyjęte niezwykle chłodno. Jeden z nich oglądałem w kinie, drugi jest mi znany przede wszystkim za pośrednictwem recenzji, która uchwyciła sedno owego chłodnego dystansu filmu do widza. Pierwszy film, który mam na myśli, to Oficer i szpieg Romana Polańskiego. Drugi to Obywatel Jones Agnieszki Holland. Właśnie w wypadku Obywatela Jonesa, owego drugiego filmu, jeden z recenzentów, mówiąc o scenach filmowania przez Holland rzezi, scen ludobójstwa, którym Jones się przypatruje, jeden z owych recenzentów wskazał, że jest to bardzo wymowny, bardzo moralny gest Holland. Jest to gest, który uzmysławia nam przede wszystkim to, że Holland chce korzystać z prawa do zniszczenia
całego swojego warsztatu filmowego, całej swojej sztuki w imię obrony tożsamości artystycznej. I to jest dla mnie ta Tezeusza decyzja zstąpienia w głąb siebie. Ów recenzent pisze: tę rzeź Holland kręci w technice monochromatycznej, jakby świadomie wypierając się jakiegokolwiek efektu, jakiego nauczył ją jej warsztat filmowy. Nie ma tutaj eisensteinowskiego montażu atrakcji, nie ma sofizmatów i sofistyki, nie ma relatywizmu, który jest zawsze właściwy pochodom efektów w sztuce. Czy są to efekty literackie, czy są to efekty filmowe? Holland więc decyduje całkowicie zaprzepaścić swój warsztat filmowy, aby ocalić prawdę o rzemiośle, który wykonuje. Zostaje nagie, poniżające rzemiosło. Ale ono właśnie jest tym gestem samoponiżenia. Ono jest tym gestem pokory, które wywołuje w nas widok małpy, piszącej na maszynie do pisania nasze dzieło, dzieło literatury i sztuki w największym tego słowa znaczeniu. Hipoteza Putnama uczy nas owej pokory. Pokazuje, że artysta jest zależny od mechanizmu losu, loterii oraz żywiołu przypadkowości. Można porównać to zatem do metafory Tezeusza tkwiącego w labiryncie świata. Tezeusza w świecie, w którym nie ma Ariadny. Ariadna jest złośliwym awatarem samego Tezeusza, a Minotaur, który reprezentuje Boga, literaturę, religię, jakikolwiek fetysz kulturowo-cywilizacyjny, Minotaura nie ma. Minotaur nie istnieje. Tezeuszowi pozostaje zatem stąpienie w głąb siebie. A więc całkowite ogołocenie siebie ze środków, z warsztatu, tego, co jest przynależne jego kategorii artyzmu, aspektom stylu. To jest pewien rodzaj skazania, banicji, jaki wynika z losu, którym obciąża nas przypadek. Rozumienie udziału kategorii przypadku w naszej twórczości jest elementem wewnętrznej mądrości artysty, i czymś, co ostatecznie szlifuje jego warsztat, korektuje go oraz dopiero czyni go okrzepłym w warstwie eksperymentów i poszukiwań. Istotna w tym wszystkim jest oczywiście śmiałość, gotowość, determinacja, aby zanegować cały swój warsztat. Holland w owym obrazie rzezi, który w rękach niedojrzałego artysty prędko stałby się pokusą do pokazania możliwości twórczych. Holland doskonale tą dojrzałością się legitymuje. Owa śmiałość, pozwolicie Państwo, zobrazuje ją za pomocą innego przykładu biblijno-mitologicznego. Śmiałość artysty, który, aby wyzwolić się z owego tezeuszowego labiryntu i wejść w głąb siebie, owa śmiałość, aby uśmiercić własny warsztat i być wiernym nagiej prawdzie rzemiosła, ta śmiałość częstokroć kojarzy mi się z wariantem mitu biblijnego o Abrahamie i Izaaku. Artysta wydaje mi się Abrahamem, który spełnia ofiarę, którą nakazał mu wypełnić Bóg. Wywędrowuje razem ze swoim synem Izaakiem na wzgórze Moria, aby złożyć z niego ofiarę. I to jest nieodłączna część uniesienia, który jest integralną częścią procesu twórczego. To jest owego uniesienia mroczny rewers. Jeżeli ktoś przeżywa wywyższenie z uniesieniem związane, musi również na ów upadek być związany, na odsłonięcie się owego ciemnego rewersu. Artysta jest dla mnie Abrahamem, który w odróżnieniu od Abrahama człowieka, Abrahama śmiertelnika, gotów jest zabić Izaaka bez mrugnięcia okiem. Artysta jest człowiekiem, który zabija Izaaka w sposób, który nie pozwala Bogu na interwencję. Bóg nie zdąża zainterweniować, aby wytrącić nóż z jego ręki.
I to jest ta śmiałość, która jest związana z tą kategorią nadludzkiej determinacji. Celowo prowokuje państwa, aby pokazać, jak nadludzkich sił wymaga owa determinacja. Coś, co związalibyśmy z całkowitym zanegowaniem warsztatu. Jest to rzecz nieunikniona, jeśli chcielibyśmy zmagać się z rolą przypadku w twórczości. To jest zmaganie się literatury z życiem. Wieczny uścisk, z którego nie sposób wyjść. Być może największym dramatem w tego rodzaju zabiegach, tak wiele kosztujących, jest ów powrót do źródła, a więc odcięcie się od wszystkich środków i warsztatu oraz uzmysłowienie sobie, że rozdzieramy zasłonę środków, warsztatu, efektów, aby wreszcie zobaczyć nagą rzeczywistość. Ale w naszej pracy twórczej okazuje się, że za tą zasłoną nagiej rzeczywistości nie dostrzegamy. Jest kolejna zasłona do rozdarcia. Zasłona zasłony. A następnie zasłona zasłony zasłony. Okazuje się więc, że dotarcie do jądra rzeczywistości nie jest nam pisane. Ale to jedyny ruch, który Tezeusz mógłby podjąć. To jedyny ruch w głąb labiryntu, który mógłby go pomimo wszystko do celu paradoksalnie doprowadzić. Nawet jeżeli Minotaur by nie istniał, rozdzieranie zasłon, zasłon, zasłon oraz zasłon wszystkich pozostałych zasłon. W grze między iluzją a świadomością wygrywa zawsze ten z artystów, który pozostaje głęboko samoświadomy. Możemy odnieść się do filmu Kieślowskiego Przypadek. Jeżeli Państwo owej metafory Tezeusza w labiryncie nie uznajecie za adekwatną, artysta jest poniekąd w moim przekonaniu Tezeuszem, ale jest również owym Lindą zdążającym lub niezdążającym na pociąg. W przypadku, wedle tego, mnożą się kolejne rozgałęzienia jego życiorysu, a w wielu przypadkach życia i śmierci, bo nawet kiedy ostatecznie nie sprzedaje się systemowi, odsiąga spokój rodzinny, musi zginąć w eksplozji samolotu, jak wiemy z finału przypadku Kieślowskiego. Więc jeżeli nie Tezeusz, jeżeli nie Abraham, to właśnie bohater odgrywany przez Lindę w przypadku Kieślowskiego, niech będzie ową metaforą artysty uwikłanego w loteryjność sensów, których nie wytwarza i sensów, które wytwarza o swoim dziele sztuki. Thank you.